Dzień dobry Państwu, witam gorąco serdecznie. Ile razy zastanawiam się nad tym, że znowu mam spotkanie z Państwem, że znowu jestem w Państwa domach. I oczywiście nie sam, bo zawsze gość, którego zapraszam, jest osobą wyjątkową i przytrafił się taki pomysł, żebyśmy sobie porozmawiali na temat obojętności bądź brak obojętności na ludzką, może nie tyle krzywdę, a na sytuację życiową. Witam Cię, Aleksy, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Sytuacja jest taka, że my przechodząc ulicą, czy jadąc samochodem, czy będąc w środku lokomocji, nie wiem jak Ty, ja czasami obserwuję mimowoli ludzi i zastanawiam ich, nie oceniam ich, jak są ubrani, prawda, jakie mają buty, jakie mają koszule, bo nie o tym chcę powiedzieć, tylko czasami się zastanawiam, przyglądając się, wiesz, twarzy, czy wiek jest jak gdyby nie zawsze na twarzy wypisany. Ciekawe, co robią, jak żyją, czy mają na przykład rodzinę, czy dobrze żyją. A jak przejeżdżam na przykład z highwayu, zjeżdżam na Fullerton i skręcam w lewo, to widzę tam te takie namioty, wiesz, które w których mieszkają bezdomni. Chciałeś coś powiedzieć? Bo masz uśmiech na twarzy i nie wiem, czym jest spowodowany. Możemy zacząć od nowa. Ja przepraszam, nie, po prostu przypomniał mi się ten kot. Przepraszam. Możemy od nowa zacząć. A dlaczego chcemy zacząć od nowa? Nie będziemy niczego zaczynali no nie, od nowa. No jak? Rozmawiamy o sprawie poważnej i ty masz jako młody człowiek prawo się śmiać z pewnych rzeczy, uśmiechać się, tak. Co wcale nie znaczy, że temat jest ci obojętny. Nie, ja jeszcze... Ja po prostu muszę usprawiedliwić Aleksa, bo opowiedziałam mu taką anegdotę o kocie i zdaje mi się, że ona wróciła do niego i zaczął się uśmiechać. Tak, ja przepraszam Państwa bardzo. Nie musisz prostu, przepraszać, to tak, jest koloryt programu, nie mów bo, tak. Idziemy dalej, uwaga, do brzegu przyjacielu. Czyli jeżeli ty widzisz, bo ja mówię, skręcam i widzę, rozumiesz, że ludzie mieszkają w namiotach w XXI wieku, nie mają co jeść. Widzę tam zawsze osobnika takiego, który na przykład ma ziarno. Nie wiem skąd to nie ma, to ziarno i sypie, rozumiesz, gołębiom. To jednak jest jakaś taka odpowiedzialność za to i uczestniczenie w czymś, co się nazywa samożycie, wiesz? Drogi Aleksie, bo my też musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że nie jesteśmy na świecie sami. Dokładnie i prawda jest taka, że my też moglibyśmy tak skończyć. Nigdy nie wiadomo, co nam się przytrafi w życiu, bo to często są ludzie, którzy źle skończyli, ale jest powód za tym. Każdy ma historię. Może komuś się dom spalił, może ktoś po prostu, nie wiem. Może prawda, ktoś niespodziewanie odszedł, prawda? Dokładnie. Prawda jest taka, że tego po prostu nie da się przewidzieć. Przecież to nam może się to samo zdarzyć. Może nam się zdarzyć. I teraz ty jako młody człowiek się temu przyglądasz i miałbyś wpływ na to, co się dzieje na świecie, jeszcze inaczej cię zapytam. Czy ty widzisz jakieś takie tendencje u twoich przyjaciół, młodych ludzi, którzy są skłonni komuś pomóc? Innymi słowy, masz 10 dolarów, mówisz, dobra, 5 dam dla tego, który potrzebuje. Bo ja powiem ci tak, niektórzy mędrcy, pseudonim tego świata mówią, weźmiesz biedę na wóz, to będziesz ją wiózł. Czyli jest takie przesłanie, że nie rób tego, prawda? A co ty powiesz na ten temat jako młody człowiek? To znaczy, nasza szkoła, my mamy taki requirement wprawdzie, ale myślę, że mimo tego, że to jest takie wymagane przez naszą szkołę, inaczej powiem, nasza szkoła ma takie wymaganie, że trzeba 15 godzin odpracować i to nie może być praca dla rodziny czy dla jakiegoś biznesu, który zarabia pieniądze, tylko to musi być
pomoc potrzebującym. Czyli prywatnym osobom, tak? Tak. I musimy odrobić 15 godzin i to wszystko jest logowane, więc to wszystko jest... I tam są... Mamy taką fajną aplikację, która po prostu nam pokazuje różne... różnych ludzi, którzy potrzebują pomocy, różne organizacje, które po prostu pomagają tym ludziom różnym. Czy to są szpitale, czy to są różne... no po prostu miejsca, które potrzebują pomocy. I my się tam zapisujemy na tej aplikacji i po prostu idziemy tam i to jest dobry uczynek, bo to nigdy, jak już powiedziałem, to nie jest dla na przykład biznesów, które po prostu potrzebują za darmo kogoś do pracowania, tylko to jest dla fundacji, które pomagają ludziom i to jest piękne też. Ale dobra, chciałem cię jeszcze zapytać o jedną rzecz. Pomagają ludziom, czy wy to robicie dlatego, że macie jakieś, zaliczacie tak zwane tak, sprawy to znaczy, pod tytułem, jest... poczekaj, tak. Ja dokończę, zadam ci pytanie, pozwól mi dokończyć. Zbieracie punkty za to, tak? Mhm. I to robicie dlatego, czy robicie z innego powodu? To znaczy, większość, prawda jest taka, że większość ludzi no, robi właśnie za te godziny, żeby po prostu mieć 15 godzin zrobionych i już koniec. Tutaj... Czyli tak zwane odfajkowujemy. Tak. A jak ty to określasz? Szczerze. Szczerze? Tak. Odfajkowujesz? Szczerze, ja mam takie... nie, ja zawsze kilka Powiedz godzin... sobie, nie próbuj zrobić tak. wrażenia, tylko powiedz... Właśnie o to chodzi, że no. Ja nie chcę brzmieć, że ja jestem nie wiadomo kto, ale powiedzmy tak, że gdy ja coś robię, to się cieszę z tego, że nawet jeżeli ktoś mi nie da pieniędzy za pracę, nie da mi czegoś w zamian za to, to po prostu mam taką satysfakcję, że komuś pomogłem, bo to naprawdę komuś pomaga. A jak sądzisz, gdyby była sytuacja taka, że te 15 godzin nie jest zaliczone, że ty robiłeś i wpisane tam, że, a możesz więcej godzin robić? Można, oczywiście, można. A zdarzyło ci się, można 100, więcej... 100 godzin zrobić, tak. Okej, czy ktoś z często, twojego... Często... Czy ktoś z twojego środowiska tak. I ty również, zdarzyło się wam, że wy przepracowaliście więcej niż 15, czy nie? Tak, no często są takie miejsca, organizacje, miejsca, sklepy, oczywiście nieprofitowe, które po prostu było tak fajnie, że wracaliśmy tam. I ja często, na przykład jak zapisuję się na jakąś pracę, to zapisuję się z kolegą i jest raźniej, jest fajniej i po prostu razem przez te godziny oczywiście zaliczamy je, ale po prostu to jest fajne, szczególnie jeżeli wiemy, że pomagamy komuś, kto naprawdę tego potrzebuje. I jest to taka satysfakcja, która myślę, że jest więcej warta od pieniędzy. A czy ty nie uważasz, że powinna być jakaś grupa młodych ludzi, tak sobie myślę, która... Bo nie można być wszędzie, prawda? We wszystkich miejscach, innymi słowy. Czy nie jest tak, że powinniście się na przykład... czy zdarzyło wam się być w szpitalu i pomagać jako wolontariat? Czy na przykład dowoziliście jedzenie dla bezdomnych? Czy było coś takiego, czy nie masz tego w tym projekcie? To znaczy w szpitalu nie wiem, czy ktokolwiek by zatrudnił mnie, czy nie jakiś... to, że zatrudnił, ale nawet jeżeli by... To znaczy w takim sensie, żebyś, że... Nie, tak. Zatrudnił to nie. No głupi nie o tym rozmawiamy. Nie, w tak... Jeżeli ty wchodzisz i na przykład brudne, tam bieliznę w worach do pralni przygotowujesz, taka praca, tak jak mają to na przykład robią panie salowe, my sobie nie zdajemy sprawy, jakie to jest ciężka praca. Tak. I żeby taką pracę wykonywał na przykład Aleks Janowicz, zgodziłbyś tak. się na takie coś? Zgodziłbym się, tak. No bo to nie chodzi o zatrudnienie, chodzi o to, żebyś ty chodzi się podjął... Chodzi o to właśnie, żeby komuś pomóc, że często to są takie... Nawet wyręczyć te osoby, tak. Bo brakuje rąk do pracy w takich właśnie, że tak powiem, specyficznych Tak, bo tych. To jest właśnie to, że ludzie się często zapisują. Miałem wiele takich bardzo fajnych miejsc, na które się zapisałem. Muszę przyznać, na przykład byłem na takiej block party, czyli takiej imprezie Aha. blokowej,
I byłem tam częścią tych, którzy po prostu to monitorowali. No, częścią staff, tak to się nazywa, częścią załogi. I po prostu dali mi tą taką koszulkę staff, nie? Z napisem staff na tym, na z tyłu, i po prostu tak się czułem fajnie. I w ogóle to było fajnie tam, bo to była taka impreza, więc staff to wszędzie podawaliśmy... jest napisane. Wszędzie jest napisane staff, a gdybyś napisane miałem, że ja, Alex, pomagam ludziom potrzebującym. Tak, koszulka. Znaczy chodziłbyś do tego zmierzam, że są fajne również prace, ale przeważnie są to te takie bardziej żmudne, bardziej trudne. Aha, nie żmudne. Ja to tak nazwałem, ale trudne. Bo to nie wiadomo co, to nie jest, wiadomo. Ale tak, zapisuję się często na takie trudniejsze prace. Szczególnie jak jestem z kolegami, to szybko czas mija i po prostu jest ta taka satysfakcja. Szybciej czas mija z kolegami. Tak. No bo wie pan, rozmawia się przy pracy, jest fajnie. Ja bym dał wam taką pracę, żebyście nie mieli czasu na rozmowy. No nie w takim sensie, że rozmawiamy, że na przykład coś robimy i w tym czasie rozmawiamy. To nie jest siedzimy w kącie i rozmawiamy. Nie oceniam cię po tym wszystkim, bo znam cię sporo lat. To nie w tym rzecz. Nie? Tylko ja odnoszę wrażenie, że jednak to, o czym powiedziałem wcześniej, że wy pomagacie zbierając punkty dla siebie. I to jest dosyć takie, oczywiście, że wam się należą. Tylko że to nie jest pierwszy krok do pomocy, punktem tak, wyjścia. Nie o to chodzi. Nie że o to ty chodzi, masz dostać absolutnie. Order od razu, co zrobiłeś. A Matka Teresa? Dokładnie. A 10 przykazań? Szanuj bliźniego swego jak siebie samego. W Biblii mówi, pomagaj. No. Dobry Samarytanie. Nawet możemy sobie się pośmiać, zażartować, bo coś nam w głowie chodziło zupełnie innego niż temat, który nam się urodził. Nie jest to złe. Prawda? Ja też czasami się śmieję w miejscach nieodpowiednich. To znaczy nie, ale nie chodziło o temat, bo temat jest przykry. Nie wracajmy do tego, bo... tylko generalnie tak. chodzi mi o to, Królu Złoty, żebyśmy wiedzieli o jednej zasadniczej sprawie. Intencje. Dokładnie. Czym my się kierujemy? Rozumiesz? Tak naprawdę. Czym my się kierujemy? Czy my chcemy pomóc, czy zaliczamy pomoc? To jest ważne. To jest bardzo ważne. Wigilia dla samotnych. Tyle lat już trwa, prawda? Ja tam widzę od wielu lat, kiedy przychodzą ci wolontariusze, kiedy ja przychodzę nieco później, to tam jest już wszystko poustawiane. Wszystko. Stoły, grzeje się tam to miejsce, gdzie ma barsz być dogrzany. Oni chcą to robić. Rozumiesz? To już się stał rytuał. Oni jak siadają w tym samym dniu, bo zawsze Wigilia jest w dniu Wigilii, to oni inaczej, rozumiesz, traktują tę Wigilię w domu, bo już zaliczyli tą Wigilię, zaliczyli. Byli na Wigilię, gdzie byli ludzie bezdomni, którzy nie mają takiej Wigilii, którzy coś zjedli. To jest to przesłanie, o którym rozmawiamy. Tak. Główne, prawda? Tak. Może być tak, że jak jedziesz lepszym... To znaczy, ja tak przy okazji dodałem, że właśnie nasza szkoła dobrze, taki... że dodałaś, bo ten, to ważne... Tak, to... Ale ja myślę, że nawet gdyby nie było takiego requirementu, nie byłoby wymagań takich właśnie od szkoły, to na przykład pójście i bycie wolontariuszem właśnie na takiej Wigilii, to jest coś honorowego, to jest coś po prostu, z czego można być dumnym. Też to uczucie właśnie tej satysfakcji, że ktoś, gdyby nie było takiej Wigilii, to przecież ci ludzie albo mieliby Wigilię sami, albo w ogóle by nie mieli Wigilii, bo to, tak jak pan powiedział, i my byliśmy na kilku Wigiliach właśnie na Jackowie, to przecież to są też właśnie bezdomni ludzie, którzy nie mają pieniędzy na taką Wigilię z 12 potrawami. Do tego też są przyprawy potrzebne do 12 potraw, no, ale tak, do czego zmierzam? Powiem ci tak,
ja się zastanawiam i ciekaw jestem, czy ty byłbyś dobrym człowiekiem, takim inicjatorem takiej pomocy, ty jako Aleks Janowicz, z grupą zaufanych swoich kolegów czy koleżanek? Tak, myślę, prawdę mówiąc, myślę, że każdy by był, tylko po prostu trzeba chcieć, nie można do tego podchodzić, że o, to jest marnowanie czasu, to nie jest marnowanie czasu, bo gdyby nie było takich ludzi, którzy pomagają na takiej Wigilii, to by takiej Wigilii, taka Wigilia by nie istniała. Co gdyby Kościół, to broń Boże, ale co gdyby Kościół po prostu nie chciał, nie chciał spędzać, co ja mówię, spending, wydawać pieniędzy na taką Wigilię, bo to też kosztuje. Co gdyby po prostu ludzie nie chcieli przychodzić, nie byłoby żadnych wolontariuszy, to by się wszystko rozpadło. Miejsce jest ważne, bo jest Kościół, okej? Okay? Tak. Wolontariusze to są ci uczniowie, prawda? W pewnym sensie. Takim. I te, że tak powiem, symboliczne potrawy, nawiązujące do tradycji, ten barszcz, te gołąbki, te pierogi, opłatek, wspólne śpiewanie kolęd. Nie w każdym domu się śpiewa kolędy, bo nie ma czasu. Czekamy na gwiazdkę, to już za późno, głodny jestem. Nie ma takiego oczekiwania i takiego głodu, w sensie głodu na to danie, wiesz? Bo ja pamiętam, w moim domu to było tak, że się nic nie jadło, aż do momentu, kiedy byli rodzice, prawda, i myśmy siadali, był opłatek, to się nic nie jadło. Musisz być głodny i to głód podwójny. Głód tego dania i głód jako głód, prawda? Głód z oczekiwaniem na to danie, na ten pierwszy kęs, prawda? Ale już żeśmy poszli w kierunki, trochę żeśmy zboczyli, ale i do końca... Głód też, i nie te, do, tak. Głód ten też właśnie na tradycję. Na tradycję, na to spędzanie czasu z bliskimi. I jak ludzie nie mają bliskich, czy nie mają domu w ogóle nawet, a na Wigilię nie mają, tak jak już mówiliśmy, pieniędzy na taką Wigilię, to jest przecież przepiękne, że ludzi różnych. I tam każdy się uśmiecha, każdy jest szczęśliwy. I ta Wigilia dla tych, którzy nie mają, jak powiedziałeś, domu i poczucie głodu, niektórym towarzyszy przez całe życie albo przez część życia. I teraz co zrobić? No nie chcę tu być jakimś człowiekiem, który coś wymyśli, bo nic nie wymyślę. Chodzi o to, żebyśmy my byli czuli na ludzkie cierpienie i takie niedomagania. Tak. Co z tym zrobić? Wy młodzi, bo jak człowiek jest młody, to nie myśli o tym, że będzie starszy. Nie myśli o tym. A potem się wali, bracie, w piersi i mówi, dlaczego ja nie znalazłem czasu, żeby posłuchać ojca i matki, babci, tylko pośpiech, muszę gdzieś pójść. Nerwowe patrzenie na telefon, zadzwoni kolega, zaraz ci odpiszę, nie słuchamy tego. Rozumiesz? Tak. Co się teraz mówi? Bo telefony to jest... też kradną nasze życie. To jest kompletnie inny temat na inną audycję. Ale prawda jest taka, że telefony też kradną nasze życie, że to jest po prostu tyle niepotrzebnego czasu i my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. A na chwilę usiądziemy na telefonie, zaraz patrzymy za okno i już jest ciemno. Ładnie to zauważyłeś, muszę ci powiedzieć. Tak. No, niestety muszę powiedzieć, zauważyłem ze swojego własnego, wyjąłem to z własnego przykładu, bo też musiałbym zlimitować czas na siedzeniu na elektronice. Nie siedzę aż tyle, ale po prostu myślę, że muszę to zlimitować. Wiesz co, musimy zrobić taką grupę, tak sobie myślę. Pomyśl ty również nad tym, że sobie się umówimy, nie wiem. Bo możemy sobie obiecywać raz w tygodniu, z tym jest różnie. Raz w miesiącu. Gdzieś znajdziemy jedzenie, ja się domówię z jakimiś delikatesami, i pojedziemy we dwójkę, czy ty z rodzicami, ja dołączę, pojedziemy do miejsca, gdzie ktoś będzie głodny i mu zawieziemy to jedzenie. Co ty o tym myślisz? No jeżeli pan serio mówi, a wiesz, no, że pan mówi... Nie. Ja to poważny temat nie. Co ty myślisz, że ja się będę śmiał tak jak ty na początku, bo ci się dowcip przypomniał? Nie o tym rozmawiamy. Ja serio mówię, młody człowieku. Ja wiem, ja to tak powiedziałem tylko, że tak.
Z przyjemnością. Ja z mniejszą przyjemnością, ale pojadę. Muszę no to ci powiedzieć, bo wiesz, no, jakby, bo to są trudne momenty. Tak. Bo to są trudne momenty, które docierają do nas i zdajesz sobie sprawę, że ty masz lepiej, ale nie wiesz o tym, bo nie chcesz wiedzieć, bo masz. Dokładnie. Rozumiesz? Szczególnie jak jest takie mamy powiedzenie, lepiej. Że najedzony nigdy nie zrozumie głodnego. Bo to prawda. To prawda. I szczególnie jako najedzeni, jako ludzie, którzy jesteśmy w lepszej pozycji, powinniśmy pomagać tym, którzy nie są. Mamy, ja mówię, powtarzam poważnie teraz. Tak. Tak, ja poważnie. Też. Zgadzasz, ty też, no proszę. Tak. Nie, naprawdę, załóżmy sobie takie coś, bo to... Ustalmy coś, tak. Rozumiesz, że na przykład tu wyjeżdżasz na wakacje, nie będzie cię, ale coś ustalamy. Ja wcześniej załatwiam, czy sami kupimy to jedzenie, czy ktoś się do nas dołączy, bo to naprawdę będzie, wiesz co? To już nawet nie o to chodzi, że my się lepiej poczujemy, chociaż też na pewno. Też, tak. Też na pewno, a jeżeli postaramy się też do tego nakłonić grupę fajnych ludzi, przyjaciół. Których ja mogę zorganizować. Tak. Słuchaj, raz w miesiącu co to jest? Dokładnie, no. Dokładnie. Będzie ci się lżej modliło, wiesz? Jak będziesz zasypiał. Uwierz mi, ja to wiem. Kiedyś zrobiłem parę dobrych odczynków w życiu i wiem, że się spało dobrze. Tak. Od tego, i to jest najważniejsze. Bardzo cię cenię za to. Cenię cię za poczucie humoru również. Jak za poruszane. No, czasem się nie przydaje, jak na początku dzisiaj, no ale. Co się nie przydaje? Wy wszystkim się przydaje poczucie humoru. To nie ma znaczenia. Ważne, co my w życiu robimy i jakimi jesteśmy ludźmi. A humor jest jakąś rzeczą cudowną. Jest kolorem człowieka. Jest kolorem. Rozumiesz? Człowiek jest kolorowy, kiedy ma poczucie humoru. Kiedy ma dystans do wszystkiego. A tego, twój kot ma to wszystko w tylnej części, bo on śpi. Wiesz dlaczego? Dlatego, że on ma zapewniony, bracie, i wikt, i opierunek, powiedzmy sobie, nie? Wiesz, no, kot ma wszystko. Kot ma wszystko. Amanda żyje jak księżniczka. No. Kupy jej wynoszą, jedzenie jej dają. I o tym rozmawiamy. On się tak przyzwyczaił do głaskania, jak żona po 20 latach, wiesz? Nie reaguje w ogóle, jak głaszczesz. Nie, no bo ona też, teraz no bo wiadomo, że musi śpi. Być pogłaskany, wiesz. No. Także skręciliśmy trochę z tematu, niemniej tak. Jednak też to, też to jest jakąś częścią i kolorem naszego życia. Też. Czyli z Aleksem Janowiczem, drodzy Państwo, tutaj z tej rozmowy poważnej, wynikło, że chcemy pomagać i będziemy to robili. Będziemy. Będziemy, tak? Obiecuję. Trzymam cię za słowo, bo wiesz, jesteś w telewizji Polvision. W następnym programie to ci wypomnimy to sobie, ty mnie albo ja tobie. Zgadza się? Tak. Chciałbyś jakąś puentę do dzisiejszej rozmowy zrobić? Chciałbyś na przykład kogoś pozdrowić, przytulić do serca, powiedzieć coś od siebie? Co chciałbyś? Myślę, że może bardziej zachęcić, bo nawet jeżeli nie ma się w szkole takiego programu, gdzie trzeba odrobić 15 godzin, a nawet jeżeli się ma, to żeby po prostu nie patrzeć na taką pracę, gdzie się jest wolontariuszem, nie patrzeć na to jak na coś trudnego, na coś żmudnego, co po prostu trzeba odrobić i już jest koniec. Trzeba na to patrzeć, że ludzie tacy są potrzebni. Ludzie tacy są potrzebni, bo gdyby nie było, to wiele ludzi miałoby o wiele gorsze życie. I my wcale nie wiemy, czy nasze życie nie zamieni się w to samo. W to gorsze. W to gorsze właśnie. Nie życzymy ani nigdy tobie, nie wiadomo. Ty nigdy mnie nie życzysz, nie ja tobie nie życzę, państwu tak. Również nie życzę. Trzymamy się tych deklaracji, które tu padły i życzę państwu spokojnego dnia. Dziękuję. Dziękuję. Aleks Janowicz, dziękuję bardzo.